Pewien człowiek miał raka. Ten rak powoli go zabijał. Lekarze rozkładali ręce. Nie byli w stanie temu człowiekowi pomóc. W końcu odesłali go do domu. Można powiedzieć, leczenie medyczne się zakończyło. Ten człowiek czekał na śmierć. I w nocy ma sen. Widzi Jezusa na krzyżu, który umiera i który błaga go: oddaj mi tego raka, daj mi swojego raka. Ten człowiek mówi, kiedy usłyszał te słowa, gdzieś z wnętrza jego wydobył się głos: Jezu, oddaję Ci mojego raka. I zobaczył we śnie, jak ten rak wychodzi z jego ciała i wchodzi w ciało Jezusa i zabija Jezusa. Obudził się. Ale kiedy się obudził, uświadomił sobie, że dobrze się czuje. Że jakby wszystkie objawy choroby znikły. Wstał, zrobił sobie kawę. Kiedy obudziła się żona, była zdziwiona, kiedy zobaczyła swojego męża na nogach i pyta, co się stało. A on opowiedział jej sen. Nie był to tylko sen. To Jezus w śnie zabrał od niego tego raka. Siostry i bracia, dokładnie to samo dzieje się podczas każdej mszy świętej. To, co mówiliśmy wcześniej, uobecnia się w czasie mszy świętej męka, śmierć, zmartwychwstanie Jezusa. I zgodnie ze słowami proroka Izajasza, Jezus bierze oczywiście od tych, którzy mu oddają, bo Jezus na siłę od nikogo nie bierze, tylko prosi. I ten, kto oddaje, Jezus od tej osoby bierze. Bierze chorobę, nauk, problem na siebie. Co prawda, to, co oddajemy Jezusowi, zabija Jezusa, ale Jego miłość do nas jest ogromna i sprawiamy Mu ogromną radość, kiedy oddajemy Mu to, z czym sobie nie radzimy. Oddajemy Mu zło, które nas zabija. Papież Franciszek, mówiąc o sakramencie pokuty, powiedział: kiedy przystępujesz do sakramentu pokuty, pamiętaj, że Jezus cię błaga, byś oddał Mu swój grzech. Ten grzech go rani, sprawia Mu ból, doprowadza do śmierci. Ale jeśli Ty oddasz swój grzech, sprawisz Jezusowi ogromną radość, bo On tak cię kocha, że pragnie cię widzieć wolnym. On oddaje swoje życie za ciebie. Spotykamy wiele matek, które mówiły: proszę Ojca, proszę Boga, by cierpienie mojego syna, mojej córki przerzucił na mnie. Ja jakoś sobie z tym poradzę, ale by moje dziecko nie cierpiało. Ale modlitwa pozostaje niewysłuchana. Bo Bóg już to zrobił. Przerzucił na swojego syna. Już nie potrzebuje nikogo, kto by wziął czyjąś chorobę, bo to uczynił jego syn, Jezus. Zamienił się miejscami. Pewna osoba miała sparaliżowanego syna. Dowiedziała się, że jest sprawowana msza święta z modlitwą o uzdrowienie. I postanowiła swojego syna tam zanieść. Było to w Afryce, nie miała żadnego środka transportu, więc wzięła swojego syna na plecy i go niosła. Zajęło jej to prawie 3 dni, ale dotarła tam. Było bardzo dużo ludzi, 50 000. Konferencję mszę świętą sprawował ojciec Emilien Tardif. Było dużo uzdrowień, ludzie dawali świadectwa, ale jej syn nie był uzdrowiony. W pewnym momencie wszystko się skończyło. Kapłani odeszli, ludzie zaczęli się rozchodzić, a ona stała, czekając na uzdrowienie syna. I tego uzdrowienia nie było.
uświadomiła sobie, że będzie musiała go z powrotem zanieść do domu. Ale nie miała już sił. Wiedziała, że go tam nie zaniesie. Wzięła więc go na swoje ręce, przyniosła go do ołtarza i powiedziała: Jezu, nie dam rady już go zanieść do domu. Oddaję go Tobie. Teraz to Twój problem. I syn został uzdrowiony. To jest właśnie wiara. Kiedy oddajesz Jezusowi, On przyjmie i uwolni Cię od tego ciężaru. Kiedyś czytałem świadectwo ojca trójki dzieci, które były chore. Ten ojciec robił wszystko, aby dzieci powróciły do zdrowia, ale niestety lekarze sobie nie radzili z tą chorobą. Trójka dzieci. Wydawało się, że umrą. I poszedł do jednego z sanktuariów maryjnych. Stanął przed obrazem i powiedział: Maryjo, jesteś matką. Ty mnie rozumiesz. Dlatego przynoszę Ci moje dzieci. Oddaję Ci moje dzieci. Ja nie jestem w stanie już im pomóc, ale Ty tak. I uciekł ze świątyni. I mówi, kiedy przybyłem do domu, okazało się, że moje dzieci powróciły do zdrowia. I powiedział coś takiego: jeśli to takie proste, dlaczego nikt z tego nie korzysta? Na pewno znamy słowa księdza Dolindo: Jezu, Ty się tym zajmij. Ale często oddając Jezusowi, z powrotem zabieramy. Martwimy się, troszczymy się, mimo że powiedzieliśmy: Jezu, Ty się tym zajmij. Lękamy się, mimo że powiedzieliśmy: Jezu, Ty się tym zajmij. Oszukujemy nie tyle Boga, ale siebie. Myślimy, że oddaliśmy, ale tak naprawdę zatrzymaliśmy dla siebie. Kiedyś, o czym pisze siostra Faustyna, Jezus powiedział do niej: oddaj mi wszystko. A ona mówi: Panie, już wszystko Ci oddałam, nie mam już nic. A Jezus do niej: nie oddałaś mi swojej nędzy, oddaj mi jeszcze swoją nędzę. Kiedy przychodzimy na Eucharystię, Jezus prosi nas: oddaj mi swój problem, oddaj mi swoją chorobę, oddaj mi swój lęk, oddaj mi swoją bezradność. Jeżeli Mu nie oddamy, pozostajemy w więzieniu naszego lęku, zamartwiania się, rozpaczy, beznadziei, choroby. To są realne więzienia, w których wielu nawet wierzących jest zamkniętych i nie wyjdzie z tego więzienia, bo się boi. Nie przyjdzie nawet do Jezusa, bo się boi, bo Mu nie ufa. Tacy ludzie zamknięci w więzieniu swojej choroby, lęku, nałogu czy problemów nie mają radości. Nie mają pokoju. Drażni ich radość innych. Drażni ich, że inni mają pokój, że są wolni. A on jest zamknięty w więzieniu. Chciałby wyjść, ale się boi, bo nie wie, co go spotka na zewnątrz. Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni i obciążeni, ja was pokrzepię. Nie stawia żadnych warunków, przeszkód. Mówi: przyjdź. Jak jesteś utrudzony, umęczony życiem, jakąś sytuacją, problemem, chorobą, przyjdź do mnie. Ja ci pomogę. Jezus nie rzucał słów na wiatr. Jego słowo jest prawdą. Niestety, my jednak z tego nie korzystamy. My podważamy wiarygodność Jego słów. Nawet jeśli wierzymy, to nie przekłada się na życie. Nie jesteśmy światłem dla współczesnego świata. Nie wskazujemy innym, gdzie jest Bóg. Po prostu zachowujemy się tak jak ludzie, którzy nie wierzą. Dokładnie tak samo. Gdyby ktoś, kto nas nie zna, porównał nasze życie z życiem poganina, nie stwierdziłby żadnej różnicy.
A kiedyś ta różnica była widoczna. Dla tej różnicy ludzie porzucali swoich bogów i chcieli wierzyć w Jezusa, bo widzieli, co ten Jezus czyni w życiu człowieka, któremu zaufał. Nawet byli gotowi oddać życie. Nieważne było, co ich spotka, kiedy uwierzą w Jezusa. Chcieli wierzyć, bo wiedzieli, jaki to ma wpływ na życie. My dzisiaj wierzymy, ale nie do końca. Wierzymy, że jest Bóg, ale czy mu ufamy? Pandemia to pokazuje, ile jest lęku, ile jest takiej niepewności. Nasze problemy rodzinne pokazują, na ile ufamy Jezusowi w tych problemach. Na pewno, jeśli się nie przeżywa problemów, łatwo jest powiedzieć: wierzę, ufam Ci, Jezu. Ale trudniej, kiedy już się doświadcza jakiegoś zła, powiedzieć: wierzę Ci, Jezu. Ufam Ci, Jezu. Łatwiej powiedzieć, jak jest się zdrowym, że Jezus uzdrawia. Trudniej, kiedy jest się chorym, powiedzieć: Jezus uzdrawia. Łatwiej powiedzieć, że Jezus uwalnia, kiedy jest się wolnym. Trudniej, kiedy jest się zniewolonym, powiedzieć, że Jezus uwalnia. Dlaczego trudniej? Bo nie ma wiary. Nie ufamy. A nie ma wiary, bo nie ma spotkania. Nie ma relacji z Bogiem. Jest jakaś religijność oparta na zasadach, gdzie nie ma ducha. Dlatego każda Eucharystia powinna nam je wstrząsnąć, bo ona uobecnia mękę i śmierć Jezusa. To jest realna śmierć, realna krew. To dzieje się naprawdę, bo nie jest to pamiątka jedynie. Ta jedyna, niepowtarzalna ofiara uobecnia się mocą Ducha Świętego. To jest ta sama ofiara, którą Jezus składał na drzewie krzyża na sposób krwawy, a w wieczerniku na sposób bezkrwawy. Ta sama ofiara. To dzieje się naprawdę na naszych oczach. I wszyscy jesteśmy zaproszeni do skorzystania z tej ofiary. Dlatego jeśli masz jakikolwiek problem, oddaj to Jezusowi. Nie pozwól, aby to stało się Twoim więzieniem, z którego nie wyjdziesz. Nie pozwól, aby to, co Cię tak dręczy i niszczy, było Twoim więzieniem. Jezus, ponieważ Cię kocha, mówi: oddaj mi, ja już sobie z tym poradzę. To świadectwo tego człowieka chorego na raka jest dość wymowne. Ale nie jest to odosobniony przypadek. Bóg na różne sposoby się przypomina, że pragnie przyjść nam z pomocą, że pragnie okazać nam swoje miłosierdzie i współczucie, że pragnie, tak jak zrobił to już dla nas, pragnie robić dalej w naszym osobistym życiu. Chce zbawiać nas od grzechu. Chce uwalniać nas od nałogów. Chce uzdrawiać nas od chorób. Posługa uwalniania czy uzdrawiania jest tak samo ważna jak posługa słowa. Zwróćcie uwagę, że w Ewangelii nigdy Jezus nie rozdziela tych posług. Kiedy wysyła swoich uczniów na głoszenie Ewangelii, mówi: uzdrawiajcie chorych, wyrzucajcie złe duchy. Nigdy te dwie posługi nie są rozdzielone. Jedna potrzebuje drugiej. Słowo potrzebuje znaku, a znak potrzebuje słowa. Eucharystia jest taką przestrzenią, gdzie Pan daje nam słowo i znak. I zachęca do wiary, zaprasza do wiary. Wejdź, przekonaj się, dotknij, że to ja jestem.